Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o dziennikach urzędowych. Są to w zasadzie druki, które były wydawane przez władze państwowe, żeby obywatele mogli się zorientować, jakie prawa obowiązują w ich kraju. Nie tak dawno od kolegi dostałem zestaw niezmiernie ciekawy, powiązany tutaj z naszymi okolicami, i ponieważ on obejmuje lata 1918, 19, 20, 21, jest on niezmiernie ważny z uwagi na to, że mamy teraz taki okres, prawie przez 3 lata obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości i wszelkiego typu dokumenty związane z tymi sprawami są bardzo ciekawe. Jest to oczywiście pięknie oprawione, mamy tutaj grzbiet. I proszę Państwa, zaczniemy od tego. Jest to oprawione. Oprawił to introligatornia pan Boremski, Leszno, Aleje Krasińskiego 7. Jeżeli znajdujemy się w Galerii 1001 Drobiazgów, to sąsiedni budynek, który jest na ulicy Różanej w kierunku Alei Krasińskiego, to jest właśnie ten budynek, w którym znajdowała się przed wojną i wcześniej, jeszcze za czasów niemieckich, introligatornia, i jeszcze nie tak dawno przed remontem można było resztki tego napisu zobaczyć na elewacji, gdzie pisało introligatornia. To była introligatornia pana Boremskiego. Tu proszę zobaczyć, mamy piękny tytuł, rok 1918, Dziennik Praw Państwa Polskiego, i co jest ciekawe, że jest to było własnością w bibliotece pod numerem 405, się znajdowało w magistracie w Święciechowie, powiat leszczyński, czyli coś bardzo, bardzo ciekawego, i mamy tutaj bardzo taki ciekawy herb święciechowy z tamtych czasów. No i oczywiście ten Dziennik Praw ma tutaj skorowicz chronologiczny, co się wszystko z nim znajduje. Oczywiście taka strona tytułowa takiego, powiedzmy tutaj tych alfabetycznych, to pominiemy tutaj, żeby tym nie będziemy się tutaj skupiać. O, i proszę zobaczyć, tak wyglądała pierwsza strona Dziennika Praw Królestwa Polskiego z 1 lutego 1918 roku. No i tu pisze o Radzie Regencyjnej, no wszystkie ciekawe nas interesujące przepisy i dokumenty. Tu na przykład jest postanowienie Rady Ministrów Królestwa Polskiego o przyłączeniu różnych powiedzmy miast. Tu są wymienione, jakie miasta są już teraz w królestwie i tak dalej. Mamy tutaj bardzo dużo ciekawych przepisów. No jest ciekawy, przeczytałem sobie Dziennik Praw związanych z opiece nad zabytkami sztuki i kultury, czyli już wtedy, pomimo tych zawieruszeń po zaborach, już bardzo, bardzo się tym zajmowało. Tych książek jest 4, one są niezmiernie ciekawe. Tutaj następny mamy też znowu pan Boremski. Co jest ciekawe, tu mamy Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej. Znowu numer 1, Warszawa, Poznań, styczeń 1920. I to jest ciekawe, że on jest jeszcze już powiedzmy dwujęzyczny, że są przepisy w języku polskim, ale ponieważ na tym terenie było dużo ludności niemieckojęzycznej, więc dla nich specjalnie powiedzmy te rzeczy były też informacją dodatkową. Tutaj mamy na przykład zawiadomienie ministra byłej dzielnicy pruskiej o przejęciu ziem przyznanych Polsce traktatem wersalskim, czyli to, gdzie właśnie Leszno zostało tak późno włączone do Polski. No i tutaj jest właśnie specjalnie wymienione właśnie, że Leszno zostało tutaj przyłączone, i mamy tutaj to wszystko, jakby to powiedzieć, na piśmie, że to miasto zostało włączone do granic Polski. I tutaj pisze na przykład część trzecia miasta. Aż do przeprowadzenia nowych wyborów komunalnych obowiązują dla miast położonych w nowo objętych ziemiach województwa poznańskiego przepisy zawarte. Miastami tymi jest Bojanowo, Bydgoszcz, Chodzież, Fordon, Gniewkowo, Kępno, no i jest też nasze Leszno, czyli też taki ciekawy dokument. No, oczywiście tu są przepisy, które i do dzisiaj różne obowiązują. Tu są na przykład opłaty lekarskie, czyli ile coś może kosztować. I na przykład pierwsze odwiedziny lekarza u chorego kosztowały między 10 a 50 marek.
badanie krwi na hemoglobinę 5 do 10 marek, czyli bardzo ciekawe takie całe informacje. No jest tutaj też na przykład o tajemnicach wojskowych, czyli też coś bardzo, bardzo ważnego. Ja tutaj sobie pozaznaczałem takie różne tego, bo tutaj na przykład są ciekawostki takie, że mamy pisownię rozporządzeń, jak się nazywały miejscowości. Więc na przykład Kaczkoł to jest Kaczkowo, Rojęczyn był Roniken, czyli to są takie po prostu nowe nazwy, które zostały, jakby to powiedzieć, urzędowo zatwierdzone dla miejscowości powiatu leszczyńskiego. Bardzo ciekawe, no kolejny tutaj tom, to jest znowu, mamy też, cały czas mamy tego introligatora, tu znowu mamy już 21 rok i tutaj o rozporządzenie ministra skarbu, no tutaj mamy też ciekawe na przykład o odznaczeniu orderu Orła Białego, jak to wszystko powinno wyglądać, to jest bardzo, bardzo tutaj ciekawe, czyli to jest też wszystko zatwierdzone ustawami, tu nawet jaka ma być faktura wstążki. No i bardzo ciekawa rzecz, mamy traktat pokojowy podpisany między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze 18 marca 1921, czyli tak zwana wojna polsko-bolszewicka, cud nad Wisłą i efekt tego traktatu w postaci tutaj tej napisanej. Proszę zwrócić uwagę, że jest napisany w języku polskim i w języku rosyjskim, czyli jest on, jakby to powiedzieć, tutaj w tym momencie możemy, ktoś kto zna język rosyjski może sprawdzić, czy to tłumaczenie jest prawidłowe, czy to jest wszystko. Także naprawdę tego typu dzienniki ustaw i jeszcze na dodatek z tego okresu są prawdziwą kopalnią wiedzy. No tu jest też bardzo ciekawy, taki trochę też oczywiście mamy, tutaj mamy tak, że pan Boremski to oprawił, czyli introligatornia. Tu mamy znowu magistrat w Święciechowie, przyjął to 29 stycznia 2022 roku na stan magazynowy. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest teraz dziennik urzędowy województwa poznańskiego. I znowu 21 rok, czyli wszystko to, co się, że tak powiem, ciekawego tutaj u nas działo. No i mamy tu znowu kolejne w powiecie leszczyńskim, że Bukowiec to jest Bukwic, Dominice, Dominik i tak te wszystkie Grotniki, Krzywsko, Włoszakowice. Czasami się mówi, że ktoś jest Włoszakowic, ale mówią, że on jest z Luszwic, no bo do czasu I wojny światowej funkcjonowała ta nazwa Luszwice i są to tutaj właśnie te wszystkie miejscowości wymienione. Jest to bardzo, bardzo ciekawy dokument. No i może na koniec, żeby Państwa nie zamęczać, to bardzo ciekawy dział, Listy Gończe. Dodatek do orędownika publicznego dziennika urzędowego województwa poznańskiego i tu na przykład za pan Wawrzyn Szulda, robotnik urodzony tam niebieskie i jest, że on po prostu zbiegł od pracy z pola w Bojanowie 17 listopada 1921 roku, no i miał cechy szczególne, miał u lewej ręki mały palec sztywny i blizna na czole. Także tutaj są różne takie właśnie te ogłoszenia, no ale dzisiaj już za listami gończymi, mnie się to kojarzy z westernami, z filmami, a faktycznie kiedyś w dziennikach tego typu były zamieszczone. Pamiętam, w którejś gazecie był taki ciekawy, że była poszukiwana jakaś znana złodziejka i znak charakterystyczny, miała 6 palców u lewej ręki. Także tego typu listy gończe na pewno są też ciekawe, a my, korzystając z tego typu książek, możemy, jakby to powiedzieć, przypomnieć sobie, zobaczyć, jak to kiedyś było, jak ta nasza Polska 100 lat temu, że tak powiem, utwierdzała się w swoich posadach na podstawie właśnie takich dziennik ustaw, dzienników urzędowych i tego typu urzędowych dokumentów. Dziękuję.